klasy trzeciej PK. Teraz jesteśmy klasą łączoną. Znamy się od 3 lat. Mamy jednego wychowawcę. I teraz proszę mi powiedzieć, odpowiedzmy sensownie na pytanie. Co Państwo myślą, rozdzielając nas teraz od 2 różnych szkół? Dając sobie nowych nauczycieli, nowe otoczenie. Jak my mamy sobie poradzić, zdając maturę? No proszę mi teraz to powiedzieć. Chciałabym wiedzieć, jak mam się czuć w nowej klasie, z nowymi nauczycielami w trakcie zdawania matury. Nie rozumiem tego. Proszę mi również odpowiedzieć na pytanie, jak można coś robić bez naszej wiedzy. To jest nasza szkoła, my do niej uczęszczamy i najważniejsze zdanie to jest nasze. Bo my w tej szkole czujemy się dobrze. Państwo chcą naszego dobra, ale z jakiej racji? Ja nie usłyszałam żadnego pytania, czy źle się tu czujesz? Nie, czuję się tu bardzo dobrze. Nauczyciele mnie znają, ja znam nauczycieli. Wiedzą, czego nas trzeba nauczyć do matury, czego nie. Czego nie wiem, czego jeszcze się nie dowiedzieliśmy. Jak ja teraz mam zdać maturę, przenosząc mnie do innej szkoły? Nie chcę iść do innej szkoły. Będę się czuła tam źle. Źle dlatego, że będę w całkiem nowym otoczeniu, z nowymi ludźmi, którzy nie wiedzą o mnie nic. Cały rok będziemy się poznawać, a matura? Mi na maturze zależy, może innym nie, tak jak Państwu, bo Państwu jakoś nie zależy na tym, żebyśmy dobrze się czuli. Ja tego nie widzę. Proszę mi odpowiedzieć sensownie na moje pytanie i na koleżanki, która zadała je. Dziękuję.